Szanowni Państwo, drodzy księża, drogie siostry zakonne, bardzo serdecznie wszystkich witam na spotkaniu w ramach cyklu Duchowość dla Warszawy. Niecodzienne dzisiaj spotkanie w Kościele Świętego Krzyża, bo nas jest trochę więcej niż zazwyczaj na tych wykładach. Pozwólcie, że kilka słów wprowadzenia. Niektórzy z Was są po raz pierwszy na takim wydarzeniu. Duchowość dla Warszawy. Dla kogo ona jest? Ta duchowość dla Warszawy jest dla tych, którzy chcą swoją wiarę pogłębić, coś sobie w życiu uporządkować, ale też jest propozycją dla tych, którzy mają kłopoty z wiarą, szukają Boga, wątpią, nieraz się męczą w życiu duchowym. Męczą się i w Kościele. I w ramach tej propozycji dzisiaj podejmujemy temat, czy warto być w takim Kościele. Kościół, eklezja jest nazywana często matką. Kościół, matka. Ale my doskonale wiemy, że nie zawsze nasze relacje układają się dobrze nawet z naszymi mamami. Podobnie bywa z Kościołem. Ale co by nie powiedzieć, to każda mama po prostu kocha swoje dzieci. Może się jej trudno porozumieć z dziećmi, nieraz okazać miłość, ale w sercu ta miłość jest. Moi znajomi mają dwoje dzieci, studentów, no i relacje nieraz są kiepskie. I pewnego dnia mama nakrzyczała na syna za jego zachowanie. Chłopak 20 lat powiedział wtedy znamienne słowa do mamy. Mamo, ja się nie chcę ciebie bać. Ja chcę ciebie kochać. Moi drodzy, czasem my pokrzykujemy na eklezję, nawet ją popychamy, matkę. Ale ona też nas upomina i nas to nieraz denerwuje. Ale chodzi o to, aby się nie bać matki, ale ją kochać. I stąd to dzisiejsze spotkanie. Niech matka, Kościół może powie ci, wytłumaczy, o co jej chodzi. I dlatego pytanie, czy warto zostać w takim Kościele? Można też powiedzieć, że Kościół to nic innego jak Jezus Chrystus rozgłaszany i przekazywany. Były takie chwile w życiu Jezusa, kiedy Go nie rozumiano. Niektórzy się buntowali, a nawet odchodzili. I kiedy to napięcie sięgnęło apogeum, otoczony apostołami, Pan Jezus skierował do nich pytanie, czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Czy warto pozostać w takim Kościele? Oto pytanie, na które pomoże nam dzisiaj odpowiedzieć, albo znaleźć przynajmniej jakąś część odpowiedzi, ojciec Adam Szustak, którego serdecznie witam. I bardzo mu dziękuję, że przyjął zaproszenie na to spotkanie Duchowość dla Warszawy. Powitajmy serdecznie Adama. Dzisiaj oprócz tej gwiazdy zasadniczej mamy jeszcze małą gwiazdkę, to jest siostra Judyta Pudełko. I żeby mogła też zaistnieć, to poddam jej głos, żeby powiedziała dwa słowa.
Moi kochani, w ramach duchowości dla Warszawy zawsze zapraszamy osoby mogące dać nam wiele dla naszego ducha, dla naszego życia. I zazwyczaj przypada mi ta rola przedstawienia naszych gości. Dzisiaj nie będę tego czynić z wiadomych względów, ponieważ wszyscy bardzo dobrze znamy ojca Adama, więc nie muszę tego czynić. I dzisiaj moja rola ograniczy się jedynie do tego, że chcę wam powiedzieć, że wszyscy współtworzymy to wydarzenie na różne sposoby. Oczywiście wiadomo, że nie każdy będzie mógł tutaj swój głos zostawić, ale już kartki zostały rozdane w naszym gremium, w naszym tutaj gronie obecnych osób. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, będzie można je zapisać. I oczywiście w ramach możliwości, ponieważ nie jest to realne, żeby te wszystkie pytania tutaj wybrzmiały, może uda nam się jeszcze na sam koniec jakieś pytanie postawić. Także uczestniczmy z sercami otwartymi i pozwólmy, żeby to słowo nas poruszało, dotykało i żebyśmy również my mogli postawić jakieś pytania. Nawet jeżeli one nie wybrzmią, niech pozostaną w naszym życiu obecne. Także teraz zapraszamy już ojca Adama. Ojcze, powiedz nam słowo o tym, czy warto być i dlaczego warto być właśnie w takim kościele. Bardzo serdecznie zapraszamy.